Restauracja Bosko z Bielska Białej to kolejne miejsce, które odwiedziliśmy w ramach jesiennego festiwalu Restaurant Week. Lokal otwarł się w 2020 roku i już wcześniej również startował w tym evencie. W miejscu tym stawia się na produkty nieprzetworzone, sezonowe oraz własne wyroby takie jak makarony czy pieczywo. Według właścicieli jest to restauracja stworzona do wypoczynku, spotkań i zabawy, w którym można spędzić przyjemne chwile i skosztować różnorodnych smaków z kuchni europejskiej. Podczas tej edycji spróbowaliśmy już też kuchni katowickiego lokalu Stare i Nowe, bielskiego Chopina 5 oraz wpadliśmy do Knurowa do pracowni smaku Orso. Każde z tych miejsc na swój sposób bardzo nas zaskoczyło. Czy pozytywnie? Sprawdźcie nasze poprzednie vlogi, a tymczasem zapraszamy do oglądania. Właśnie dotarliśmy do Bosko i jest tutaj, myślę, że całkiem przyjemnie, bo powiedzieliśmy sobie to wokoło, jest to taka duża przestrzeń, wręcz otoczona zielenią. To jest bardzo chyba dzisiaj popularny motyw, dużo restauracji ma wystrój w tym klimacie. Nam to jak najbardziej pasuje. W ogóle ciekawostka, Bosko po włosku znaczy las. No i faktycznie ten las da się tutaj odczuć, jest sympatycznie, a czy smacznie? No tego nie wiemy, za chwilę jak zwykle sprawdzimy sobie standardową kartę menu, no i opowiem Wam, co tutaj jeszcze poza restauratorkiem będziecie mogli na co dzień zjeść. A przed nami właśnie standardowa karta Bosko, czyli to, co tutaj możecie zjeść przynajmniej w tym sezonie, jesień, być może zima, do tego też mają niezbyt dużą, ale myślę taką wystarczającą kartę win. Ja już sobie zaglądałam tej karty i jest raczej europejska, chociaż akcent amerykański w postaci burgera też się znajdzie, czyli są i makarony, i sałatki, i zupy, czyli jakiś krem z czerwonej cebuli, bulion z gęsi, krem pomidorowy, czyli dla każdego coś dobrego, a z dania głównego to i kurczak, i łosoś, właśnie i burger, i filet z kaczki. Jest tutaj też kilka dań wege, czyli wegetarianie powinni być również zadowoleni. No i mają też, przynajmniej z nazwy, całkiem fajnie i ciekawie brzmiące desery. No i zapomniałam dodać, że my oczywiście dzisiaj będziemy próbowali jak zwykle dwóch setów menu, czyli Adrian będzie próbował mięsne, standardowe, a ja idę w stronę wege, ale jak zwykle będziemy się wymieniać i dzielić się wspólnie między nami i potem między Wami naszą opinią. Pierwsze przystawki, a są nimi zupy, wylądowały właśnie przed nami. Raczej z nazwy są standardowe, ale zobaczymy, czy w smaku też takie będą. Ja jem oczywiście menu wegańskie, no i ja mam krem z selera. On jest podany m.in. z chipsem z jabłka i popcorn z kaszy gryczanej. A Adrian ma znowuż krem z groszką, jest z nacią pietruszki, salsa z pomidorów koktajlowych i kruszonka orzechowa. My już zjedliśmy przystawki, czyli te zupy. No musimy przyznać, że były naprawdę bardzo dobre. Nie były zaskakujące, nie były wybitne, ale były bardzo dobre i też syte. W tej groszkowej był fajny, taki nieoczywisty dodatek i orzeszku, która była posypką i też pomidorków. Moja, czyli mój krem selera, jedna z moich ulubionych zup, była gęsta. Troszeczkę w smaku przypominała grysik, ale też nie rozczarowywała. Także jeśli mielibyśmy dać taką szkolną ocenę, myślę od 1 do 6, to tak na 4 plus myślę zasługują spokojnie. Czekamy teraz na dalszy rozwój wydarzeń, czyli na dania główne, bo widziałam już po menu, że zapowiada się ciekawie. Czekam. No pani wersja wegańska, risotto z borszczakami chrupiącymi i z oliwą truflową, a tutaj kaczołudko z czatnejem z żurawiny, pire ziemniaczane. No i zrobiło się aromatycznie, bo przed nami pojawiły się dania główne. Może króciutko o mnie, ja mam kremowe, o moim daniu. Ja mam kremowe risotto, ono jest podane z boczniakiem, z oliwą truflową i płatkami drożdżowymi. A Adriana menu to typowo już menu albo danie mięsne. Jest to udko z kaczki, ono jest podane w panko. No i też jest podane z rzymską kapustą, czatni z żurawiny i co? I jest to pióre też z ziemniaka ukryte pod spodem. A więc dania główne zjedzone, opinie między nami wymienione, także mogę się nimi z Wami podzielić, ale zacznijmy sobie może od mojego dania, czyli dania wege, risotto z boczniakami. No tutaj pierwsze skrzypce na pewno odgrywały te boczniaki. Grzyby
panko, taka chrupiąca struktura, to się nie mogło nie udać i tutaj to wyszło idealnie. To risotto było bardzo kremowe i takie łagodne w smaku, ale o to chodziło pewnie, żeby wybić też te grzyby na pierwszy plan. Do tego też fajne, takie nienachalne dodatki. Dość duże danie i syte. Ja się czuję pojedzona. Adrian też mówił, że bardzo mu to smakuje. No, w moje kubki smakowe wpadło to w 100%. Bardzo, bardzo mi smakowało. A myślę, że o daniu mięsnym, czyli tej kaczce, opowie najlepiej Adrian, bo ja generalnie za udkami nie przepadam. A myślę, że oddam głos specjaliście i smakoszowi. Także co ty myślisz o tym daniu? Ja myślę, że obydwa dania były przepyszne. Na równi bym stawiał. Taką cechą wspólną to było tak naprawdę panko, obydwu było, więc tam nawet ta kaczka była też mega chrupka, mega super. Ziemniaki ogólnie pire takie standardowe, ale tylko przez to pewnie, że tutaj żurawiny, więc ta żurawina przełamowała taką paskowość, dodawała w tym daniu. Super, ogólnie mięso pyszne. Czy jesteś bardzo zadowolony? Bardzo dobrze. Czyli każdy trafił w swoje kubki i o to chodziło. A przed nami jeszcze desery. Może coś jeszcze zamówimy, bo ta karta nas tutaj fascynuje. Ale po kolei desery. No i ostatni krok podczas tej kolacji w Bosco, czyli desery, które no, wyglądają całkiem ciekawie. Moja jest to gruszka, pieczona gruszka w zasadzie. Ona jest podana z wegańskim kremem waniliowym i kruszonką czekoladową. Ona jest cała tutaj obsypana jadalnym bodajże złotem. No wygląda fantastycznie w kamerze, tak tego nie widać. A Adrian ma znowuż coś troszeczkę innego, bo Adrian ma ananas subi. On jest tam chyba pod spodem gdzieś ukryty. To wszystko jest. Wszystko tutaj? Mhm. Okej. Okay. No to też masz złocone. Tak, kurczę. Tak. I on jest podany właśnie z panna cottą, ale taką troszkę, jak to pan kelner nam poopowiadał, stuningowaną, bo jest z kozim serem i też orzechami laskowymi. No powiedzcie, czy nie wygląda smakowicie? Jemy i dzielimy się opinią. No i ze wszystkich dań podczas tej kolacji to chyba desery, nie chyba, desery były największym zaskoczeniem jak dotąd, bo jeszcze taka mała gwiazdeczka przed nami, ale o tym za chwilę. Ale po kolei, może zacznę najpierw od mojego, czyli tej gruszki, która też w smaku nie do końca przypominała gruszki, bardzo pachniała rozmarynem, tam była gałązka, ale dawała taki aromat, że ta gruszka nie smakowała jak gruszka. Nie wiem, jak wam to opowiedzieć, ale naprawdę było to zaskakujące. Dodatkowo fajny, taki delikatny serek waniliowy. Też robotę robiło to złoto jadalne. Troszeczkę płatków owsianych. No, coś niestandardowego i mało słodkiego, co mi jak najbardziej odpowiadało. Ja jestem zaskoczona, Adrian też jest zaskoczony i to danie naprawdę było wow, jeśli chodzi o smak, no i o efekt właśnie zaskoczenia. Ale jeszcze bardziej zaskoczył nas deser od Adriana, czyli ta panna cotta z dodatkiem sera koziego. Ten ser kozi mocno się tutaj wbijał, ale też nie był nachalny, przez co to szło nawet chyba w stronę takiego bardziej deseru wytrawnego, bardzo ciekawego. Ja bym nawet pokusiła się i mogła go zaserwować jako przystawkę. Fajny też dodatek tego ananasa sous vide, tam były bodajże orzechy laskowe i to też tak fajnie przełamywało ten smak. Także de facto oba desery zaskakujące i niezwykle udane. No ja coś czułam, że nie jest to jedyne zaskoczenie tego wieczoru, bo właśnie przed nami wjechał flagowy deser Bosco o nazwie Dary Lasu. On kosztuje 28 zł i na niego składa się m.in. mus orzechów laskowych, tam jest mus jabłkowy, żelki truskawkowe, mech jadalny i owoce leśne. Wygląda bajecznie. Zaraz spróbujemy się do niego dobrać i zdajemy wam relację, bo no naprawdę wygląda super. No dobra, Adrian, jak to jemy? To może pipetkę wyciągnę, troszkę zrobię nam tu. W zasadzie możecie ten deser jeść jak chcecie. Ja się dopytywałam, jak użyć. To jest mus z karmelu? To jest karmel, tak. Dopytywałam się, jak to użyć. No w zasadzie możecie użyć jak chcecie. Możecie lać na bok, możecie lać po tych cudownościach. Także my sobie na razie zrobimy tak. No i co my możemy powiedzieć o tym deserze? W zasadzie jeden przysłówek przychodzi nam na myśl: zacny. Jak wyglądał, tak też smakował. Fajnie, że nie był turbo słodki. Był taki wyważony. No taką pozycja robiła wrażenie, bo miała robić wrażenie. To deser raczej dla dwóch osób, nawet nie raczej dla dwóch osób, bo on jest ogromny. My wam naprawdę go polecamy, bo akurat takich deserów często się nie spotykamy. Jedliśmy
podobny, nie taki sam, ale w podobnym klimacie w restauracji akurat Boskiej w Gliwicach, także podobne nazwy, ale ten jest no naprawdę mega i radzę Wam go spróbować, także jak tutaj będziecie, bierzcie koniecznie. Podsumowując, to co miało zostać zjedzone, zostało zjedzone, to co miało być wypite, zostało wypite. I co Wam możemy powiedzieć na koniec? No przede wszystkim cieszymy się, że dzięki takim festiwalom, chociażby jak Restaurant Week, mamy możliwość odwiedzenia nowych miejsc i spróbowania fajnych, ciekawych potraw za, myślę, całkiem rozsądną cenę. No i restauracja Bosko w Bielsku jest kolejnym przykładem naprawdę fajnego, godnego polecenia miejsca, w którym, myślę, większość z Was znajdzie coś dla siebie, również osoby nie jedzące mięsa, bo jak pokazywałam Wam na początku, kilka pozycji bardzo ciekawych i wyglądających, brzmiących smakowicie tutaj jest. Dodatkowo oni też sami wędzą mięso i mają też wędzony tatar. Oni wędzą go w 30 stopniach, podobno też przepyszny. Chcieliśmy wziąć, ale no już ilość jedzenia nas przerosła, ale zawsze jest potem motyw, żeby wrócić tutaj ponownie, ale rekomendujemy, spróbujcie, bo może będzie warte. Podzielcie się też wrażeniami. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć? Nie. Wszystko, ale jeszcze dodam, zawsze mam coś do powiedzenia, że zaskoczyła nas bardzo fajna atmosfera, bardzo przyjazna, taka przyjemna i kompetentna obsługa, fajny wybór win, też innych napojów, drinków, mają też fajnie zaopatrzony bar. Także nic, tylko siedzieć, chillować, no i przede wszystkim wpadać, jeśli jesteście z Bielska, zazdrościmy. Jeśli przejeżdżacie, to no przyjedźcie, bo nie zawiedziecie się. Ceny też, myślę, są jeszcze całkiem rozsądne, więc bardzo Was po portfelu nie zaboli. A to w dzisiejszych czasach też ważne. No i jakość, bardzo dobra jakość i to faktycznie czuć. Okej, nie przedłużam, my powoli wracamy do domu, aby zostańcie oczywiście z nami na kanale, bo przed Wami i przed nami jeszcze mnóstwo smakowitych testów. Nie możemy się doczekać. Do zobaczenia, do następnego smacznego razu. Cześć!